Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem pokazać moje derenie, jak wyglądają teraz o tej porze, czyli mamy połowę lipca. I tak właśnie się prezentują same krzaki na mojego, tak jakby na podstawie mojego wzrostu, więc jantarny jest najwyższy, on ma za jakieś 2,10, może 2,20. Ten ma jakieś 2 metry niecałe i tu ma za jakieś 1,60 m, 1,50 m może, tak. To jest kołsa. Zaraz wam pokażę je bardziej. Tu jestem o wielkich czerwonych owocach. Tak przynajmniej było w opisie. Nie pamiętam nazwy, podam wam w opisie, jeżeli będziecie chcieli. Jak nie, to widzę, że może nie będę musiał, bo do tej pory nikt tam się nie pytał, więc nie ma takiej potrzeby. Ale jakby ktoś chciał, no to podam, to znajdę tą nazwę i podam. A to jest jantarny na 100%, bo to jest żółta odmiana od sporych owocach. Więc już obracam kamerkę, wam pokazuję, jak wyglądają w tym momencie te owoce. A więc tak, zaczynamy od tego derenia jantarnej o żółtych owocach. Tu widzicie, nie ma, a nie, są też na samej górze, też coś tam jest. Są małe kulki. Przynajmniej gdzieś tutaj się kręcił. Jeden? A nie, sorry, to listek. Jednak nie, wyglądało jak owoc, ale to jest listek. Nie wiem, jak to wam pokazać z tej strony, może to zrobię. Tu są owoce. Tu są owoce derenia odmiany jantarnej o żółtych, no, o żółtej barwie. Takie no już spore, nie? Będą troszkę większe. Ciągle rosną. Dojrzewanie prawdopodobnie około września będzie, tak? Wydaje mi się, że to nie jest żadna wcześniejsza odmiana, więc jakoś wrzesień będzie miał ten czas dojrzewania. No trochę ich jest. No, jak na takie drzewko 3-letnie, to nie jest ich moim zdaniem tak mało, bo myślałem, że jeszcze z 2-3 lata, bo z tego co czytałem kiedyś, to że one bardzo późno ogólnie zaczynają derenie owocować. Są spore drzewa, dopiero puszczają pierwsze kwiaty, a tutaj pierwsza niespodzianka, niespodzianka, że w tym roku pierwszy raz zaczęły kwitnąć i owocować. Więc lecimy do drugiego. No drugi to jest ten właśnie holenderska odmiana, czy belgijska, już nie pamiętam, o dużych owocach. Widzicie, jest ich sporo, tych to faktycznie jest dużo więcej owoców. No i sobie troszkę pojem. Nic z nich nie będę robił, ale sobie pojem. Mam nadzieję, że będą takie duże, jakie były w opisie, bo troszkę za ten krzeczek dałem kiedyś. Mało nie kosztował, jak na tamten czas. No i właśnie cieszę się, że w ogóle zaowocował. Są gdzieś tam te owocki, widać. Tu jest ich sporo. O. Z przodu na gałązce. No i kołsa nie owocował, ale też wam pokażę, jak w tym momencie wygląda kołsa. Kołsa wygląda tak. Ona ma takie właśnie liście, bardziej czerwonawe, z takim, nie wiem, jakby purpurowym, trochę nalotem fioletowo. O! Widzicie zresztą, jak wygląda. Taki ma nalot i co? Szersze trochę liście. I one właśnie to typowo się obwieszają w dół, te liście. Są trochę inne, bardziej pomarszczone, wygięte. Nie wiem, czy to jest z odmiany, czy przez to, że jest sucho. A może to jest bardziej wilgotnolubne. Znaczy wilgotnolubna roślina, tak? Krzew. Ale raczej to jest przez to, że po prostu to jest ta odmiana, tak się zachowuje, tak w taki sposób rośnie. Więc tak wygląda kołsa. Podług zwykłego derenia tamtego, zobaczcie, jest trochę różnicy. Tamten. A ten. Jest trochę różnicy. Więc tak to z tymi moimi dereniami. Mi się podobało, to łapka, subskrypcja mile widziana i do następnego. Cześć.